No to teraz moje pielęgniarki mi nie darują. Czuję wielkie klasce! Ludwik Lasiak, prezes Stronnictwa Narodowego imienia Polskiego Romana, który dzisiaj tutaj, jak się dowiedział, przyglądał się, ochrzanił, żeśmy nie dali koniom wody. Was serdecznie pozdrawia, z darmowym pozdrowieniem od Ludwika Lasiaka. Czuję wielkie Polsce! Jeżeli chodzi o kwestie pieniężne, to chce się brać dyżury, jak się was tutaj widzi, i trzeba inwestować, trzeba dawać, trzeba się chlubić tym, że się wzięło od dobrego człowieka na słuszne dzieło pieniądze. Ludwik Lasiak kiedyś spotkał Jana Kobylańskiego, miliardera, człowieka, który naprawdę ważył w polityce Urugwaju i w polityce międzynarodowej. Papieże i kardynałowie się z nim witali. Poznali się po piaskowej koszuli Ludwika Lasiaka na spotkaniu u ojca Ryzyka. Wtedy już Kobylański wypadł z łask, bo nie współpracował z Żydami, a Ludwik Lasiak szukał sojuszników i się spotkali. I jak Kobylański mówi do Ludwika Lasiaka: proszę pana, pan ma taki mundur jak mój tato w Stanisławowie przed wojną, jak prowadzili marsze narodowców. Proszę pana, ja pana zapraszam do Urugwaju, ja chcę w pana zainwestować. Ja chcę, żeby Polska miała swoją nacjonalistyczną, umundurowaną, piaskową, jak przed wojną, formację. Ludwik Lasiak nie zachował się tak, jak większość tych skurczybyków polityków. Nie wziął kasy od Jana Kobylańskiego dla siebie. Wziął ją dla naszej organizacji. Poszedł do generała Żółniewskiego, poszedł do mnie, poszedł do jeszcze innych osób i całą grupę poprosił, żeby Kobylański zaprosił do Urugwaju i na Teneryfę, bo tam ma swoją posiadłość trochę bliżej Europy, na Wyspach Kanaryjskich. I ja pamiętam ten moment, kiedy zobaczyliśmy, ilu skurczybyków obsiada tego Kobylańskiego, tego bogacza, miliardera polskiego. Widziałem to na własne oczy. Jeden z nich nawet jest wiceministrem zdrowia dzisiaj i był przez cały ten czas. Nazwiska możecie szukać w internecie. Sprawy polskie dzisiaj wyglądają właśnie w ten sposób, że człowiek, który ma jakąś wiedzę, który jest umundurowany, wciąga ludzi do polityki i prosi, i szkoli, i przesiewa, bo nie wszyscy się do polityki nadają, ale trzeba budować polską narodową formację, jak Ludwik Lasiak, który nas wciągnął, który nie wziął dla siebie forsy, nie urządził siebie, ale urządził nas, nasze Stronnictwo Narodowe imienia Dmowskiego Romana. Słuchajcie, za chwilę będzie przemawiał Piotr Rybak i Bartłomiej Kurzeja. Ludzie, z którymi idę i współpracuję od lat. Bo jest naturalny, narodowy komitet, którego nikt nikogo nie wybiera. Jest narodowy komitet obchodów prawdziwego święta odzyskania niepodległości. I w tym komitecie jest jeździec polski, który nas tutaj przywiódł. Jest rzeźbiarz, artysta, magister sztuki wybitny, Kurzeja, który te rzeźby wyrzeźbił, który robi telewizję na Radomiu Zemlą od 2007 roku. Jest Piotr Rybak, który za swoje biznesowe pieniądze zrobił nagłośnienie, który cały swój autorytet przelał, żebyśmy my Polacy mieli swoją narodową formację. Jeszcze raz, czy ona się nazywa Hara, czy inaczej. Czy narodowa narodowa ma się w partii, czy przyjmie się do jakiejś partii, czy będzie prokurera partii, to są kwestie szczegółowe organizacyjne. Piaskowe koszule, jasne koszule bronią polskiego handlu. Mamy wśród nas skurczybyka Piłsudczyka, doktora Czarniawskiego, który był taki jak cała reszta tych hachmentów i łajdaków z polskiej pseudonauki i robił doktorat.
na temat Sławoja Składkowskiego. Taki był lekarz, który był premierem przez kilka lat. Całkiem przyzwoitym się okazał. Niezły. Nie był taki zepsuty jak ta reszta sanacji. I ten lekarz zostawił za sobą Sławojki, to wiecie. I doktor Czarniacki pisze doktorat i zaczyna grzebać w archiwach. I dowiedział się, jak władza strzelała do Polaków. Dowiedział się, jak władza dawała kasę z budżetu Żydom. Dowiedział się. On się dowiedział, on ma na to dokumenty. Dzisiaj ten człowiek sprząta polskie jabłka. Rozumiecie? Przesłanie. On jest narodowcem, bo zobaczył sprawę narodową w archiwach. Zobaczył bitych i poniżanych Polaków. Zobaczył zmuszane do nierządu i wyganiane z kraju Polki. Zobaczył łajdactwa tak zwanej sanacji. Te skurwysyny się nazywały uzdrowienie. Rozumiecie? Sanacja to byli łajdacy, którzy nas wiedli do rzezi. Miało nas nie być. I on ich zobaczył. Przeraził się i stał się narodowcem w piaskowej koszuli. I dzisiaj szedł z nami z kubłem, ze miotłą i szufelką. I pokazywaliśmy mu, gdzie ma zbierać końskie jabłka. Rozumiecie wymowę? Czy rozumiecie, co to znaczy być politykiem narodowym, działaczem? Że to nie jest kwestia kariery, skurwysyństwa, łajdactwa i oszustwa. To jest powołanie! To jest świętość! To jest to, co sprawia, że człowiek zostawia swój dom, rodzinę i idzie w marszu Moskwy na zamek ze świętym, z królem, z Polską. Marsz z Moskwy na zamek! Śmierć wrogom ojczyzny! Życie przyjaciołom Polski! Życie! 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 Roman Dmowski, ojcem Polski! Roman Dmowski, ojcem Polski! Roman Dmowski, ojcem Polski! Słuchajcie, ja nie mogę sobie teraz darować. Ja muszę tutaj zaprosić Piotra Rybaka. Piotrze, gdzie ty jesteś? Chodź tutaj do mnie! Oprzyj się plecami o to, chodź tutaj do nas, chodź do Olszańskiego, do Osadowskiego, chodź tutaj, wyżej, nie, pół wyżej na ten, jest to. Dzisiejsze wydarzenie, dzisiejsze nagłośnienie.